witajcie! Cześć! Dzisiaj przychodzimy kolejny raz z nowym pomysłem. Tym razem niespodzianka. Tego razem jeszcze nie robiliśmy. Jesień przyszła, mamy październik, niedługo będzie Halloween, więc postanowiliśmy zrobić dynię! Mamy swoje dynie. O Boże! Ja mam taką. Ktoś ma taką, wezmę troszeczkę sobie. Mamy znajomość na bazarku, pan największy znalazł dla nas. Tak. Ale po prostu te dynie są naprawdę zamaszyste. Pięknie. No i co? Będziemy rysować, będziemy odrysowywać, wycinać i później świeczuszki. Pokażemy wam, jak bezpiecznie obchodzić się z nożami. Tak. Zaczynamy, kochani, co? Oczywiście. Najpierw trzeba zrobić daszek, tak, czapeczkę. Czapeczkę. A to już tak, tu już będziesz ten? Ja nie wiem, czy może wziąć ten nóż, ten? Ach. Wiesz co, ja to sobie chyba odrysuję. Rysuj. Poczekaj, wiesz co, ja to muszę tak, ja muszę sobie narysować oczy, gdzie będą. Oczy będę miał tu. O, tu będę miał oczy. Tu drugie oko. Jakieś dziwne to dynia będzie. Oko będzie miała dziwne. Nos. Buzia? Jak tą buzię mam zrobić? Karol, jak ty robisz buzię? Ja nie powiem ci, jaką ja buzię robię, no bo każdy ma swój pomysł. Tak. Tak. O. No. Wiesz co, niby przeciął. O! Udało się? O! Ej, zostawmy to, co jest w środku, na... Zostawmy to na zupę, co? Na zupę. Moja dynia będzie wyglądała tak. Dlatego ja muszę... Wiesz co, ja sobie... Wiesz co, Rybciu, tylko tak, jedna rzecz. No. Ja nie mogę pracować w takim bałaganie. No przesuń sobie to, sam to zrobiłeś. Ja nie mogę w takim bałaganie żyć po prostu. To tak ciężko w tobie też wchodziło? No czasem wchodzi ciężko. Którym ty nożem wziąłeś? Ja mam swój. Pesteczki można wysuszyć i później je po prostu zjeść. Tak, prosto robię bardzo. Aniunia, tylko tak naprawdę bądź ostrożny, bo... Bo co? Brito? Bo to są niebezpieczne rzeczy. To ty tam sobie rób, a ja go wybebeszę, dobra? Ręce umyłeś? Umyłeś. Przecież tu placuszki można zrobić dyniowe, no. Zupę można dyniową zrobić. Fajnie. Coś, kochane, trzeba będzie... Tak, mam jeszcze cukinię pomrożoną. Z tym 20 kilo dyni zrobić. 16. Teraz mi chodzą po głowie piosenki, te wszystkie, co od rana słuchaliśmy. O Boże, to jest wesela. Wesela, no. O. Coś wychodzi. Tylko pewnie, że to będzie ciężko tak wyciąć szczegóły, więc to ja trzeba wiem. Sobie wybrać. Można sobie oczywiście wziąć z internetu szablon, ale... Wydrukować, odrysować. Tak, też można. Ale inwencja i tak należy do was. Tylko jedna rzecz, jak oni to czyszczą w środku, że nie mają... Łyżką? No tak chciałem właśnie powiedzieć, że chyba łyżką, nie? Dobrze sobie przygotowałem łyżką. No. Pestki będziemy suszyć, będziemy mieli pestki dyni, co? Będziemy mieli. Gdzie jest mój ten? Co? Pojemniczek, tam. Dałeś mi łyżkę? Nie. Dam ci wie, dam ci spokój. A, to zanim masz... No? Leci tutaj. No. Zanim masz czyste ręce, weź sobie łyżkę, kochanie. Już. Co to naprawdę wychodzi? Tak. Czekaj, o. Moja dynia jest tu. Ale fajnie. Dynia ma zawsze taki dziwny zapach, co? Ale ładne. Znaczy moim zdaniem pachnie. Krem z dyni zrobimy, co? Coś wymyślimy. My tą dynię będziemy żarli całą noc, chciałam powiedzieć. Tak, całą zimę. Całą zimę, całą jesień. O, wszystko mi tutaj wypada. Dobrze, że nie wątroba. Dobra, to mam zamknięcie. Ale że z takiej małej pesteczki wyrasta takie bydle, co? No. Ciekawe jest. Albo takie. Coraz więcej tej, coraz więcej ludzi robi takie te, popularniejsze się robią te Halloween. Ale fajne!
fajne, to jakaś atrakcja na... A jak jeszcze u nas mówisz, że Halloween to jest jakie ten święto? Pogańskie. Pogańskie. Ale to może to wiesz, no... Diabelskie. Ludzie bawią, a później jadą na groby i wiedzą, że mają zachować spokój i szacunek dla zmarłych. To jest po prostu zabawa, taka forma. Ile przecież tych rzeczy zapożyczyliśmy z zachodu. A w ogóle mamy coś swojego? No są jakieś tam święta. Pierogi mamy! Wiecznie, co rozpizdzie taki zrobisz. Jezu, Karol, normalnie no nie kochanie. Da. Normalnie się nie da, po ludzku. Bo ja to wszystko chcę. Przepraszam, zaraz. Robisz bałagan i jest nieporządek. No widzisz? Elokwencja w wypowiedziach. Pokaż dynię w środku, jak masz wydrążoną. Czyściutka. Czekaj, bo jeszcze pestki zbieram. Moja wygląda tak, o. Też jest pusta. Jak głowa. Nie dyskutuj. Powiedziałem twoje. No dobra, to już ja już mam. Ja już mogę wycinać, ja już mam sobie tutaj przygotowane. O którym nożem? Kurde, cholercia. Rysujesz? Nie, tak, wiesz jak? Karolko, to musisz odrysować za linią, bo będzie miał czarne. Weź sobie to... Ale to ja mogę przecież sobie umyć później. Aha. Super. Oko. Masz? O. Co można robić w weekend? O. Cinać dynię. Spać. Pamiętajcie, kochani, jak cniecie rzeczy, to nigdy do siebie, tak. Tylko zawsze od siebie. Bo jak wam się zemknie nóż, to przynajmniej pójdzie gdzieś tam. Omsknie. Omsknie, a zemknie. Co będzie? Zemknie. Co to znaczy zemknie nóż? Nigdy się nic nie zamknęło? Weź, bo po prostu ja się wścieknę do was. Będziemy się uśmiechać tak. On jest tak. Przyjechać dalej. Aaa, za daleko poleciałem. Ja też. Mi wyszedł ząbek zupełnie. Tu będzie ten ząb. Mój kochany będzie troszeczkę szczerbaty. Ale słuchaj, a to będzie można później... To chyba zejdzie, co? Co? To malowanie nasze? No. To marker? No. Mam nadzieję. A zęba straci. Nie trać zęba. O. Używaj pasty. Moje zębki. No, wiesz co zrobiła? Dziwne. Czy ty w ogóle jest proporcjonalny, symetryczny? No, nie, będzie bez zęba. O. A co ty też ten uśmiech pojebał troszkę, przepraszam. No, ślubno, będzie tak, o, zobacz. To już koniec? U ciebie koniec, kochanie? No, już koniec, kochanie. Tylko się nie da domyć, kochanie. Schodzi czy nie schodzi? Nie. Wiem! Ha! Papierek, gdzie papier? No tu masz kuchenrolę, proszę. No. Proszę. Nie schodzi. Dobra, kochani. Jest jeszcze za jasno, żeby ją oświetlać. Pamiętajcie, że jak robicie dynię, to trzeba pamiętać, żeby używać flamastrów spiralnych, a nie markerów. Moja jest taka. Moja jest taka. Tak to wyszło. Jeżeli wy będziecie robić, to prześlijcie nam swoje zdjęcia. No i co? Wiecie my co? Jeszcze tutaj sobie po ale jeszcze wstaweczkę zrobimy, bo jeszcze z nią nie skończyłam w takim razie. U mnie nie może być taka umazana, więc ja wam jeszcze pokażę. Kochani, udało się zmyć. Jeżeli macie zabrudzoną dynię, to weźcie po prostu czystą gąbeczkę z wodą i powolutku tutaj wszystkie te czarne. Karolek troszeczkę... Umyczka inna wersja, taka bardziej podrasowana, to jest taka bardziej... Make-upowa. Tak. No i oczywiście co? Ludziska, pomysłów jest naprawdę setki. Świeczuszkę wkładamy do środka. Jeszcze jest za jasno, ale za chwilę będzie ciemno, to będzie efekt widać. Świeci się. Nasze dynie troszkę z nami pobędą. Tak. No i tak będziemy. Bawcie się. My nie potępiamy tego święta, bo to jest zabawa. Ludzie się cieszą, robią sobie, wycinają sobie dynie, a później z tych dyni można coś ugotować, coś zjeść. Zawsze można znaleźć chwilę pocieszenia i radości. Tak, w sumie, tak. Zamiast się kłócić, można sobie powycinać. Dzieci to na pewno frajda, są duże. Kochani, małe. My czekamy na wasze zdjęcia. Wyślijcie nam coś, jak wam się udało i pochwalcie się nam, okej? Okay? No my mamy się. Tak. Już za tydzień. Do zobaczenia. No, pa! Pa.